Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 25 grudnia 2023 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was. No i kochani, 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodziny. Niech się spełniają Wasze marzenia, niech Wam się darzy. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. No i kochani, karta na dzień dobry nam sama się dzisiaj pięknie odwróciła, a jest nią As Buław. As Buław, asy, wszystkie asy przynoszą jakieś nowe początki, nowe możliwości, które no warto wykorzystać, jakby nie patrzeć. Kochani, As Buław jest energią ognia, jest energią iskry, jest energią inspiracji, więc dzisiaj możemy mieć jakiś rewelacyjny pomysł, możemy zostać zainspirowani, ktoś może przyjść do Was z jakąś inicjatywą, ale coś pobudzi nas do działania, coś będzie jakaś pierwsza iskra zapalna wewnątrz nas do stworzenia jakiegoś nowego projektu, do zainteresowania się nową rzeczą, do stworzenia nowej relacji, do rozbudzenia pasji w starej relacji. As Buław przynosi możliwość podjęcia jakichś działań, które przyniosą nam nie dość, że dużo dobrego, to jeszcze przyniosą nam fun, przyniosą nam zabawę, przyniosą nam ten ogień, ten żar, który roznieca nas w środku i który przynosi nam naprawdę dużo, dużo tego ciepła, dużo radości, dużo spełnienia. Więc kochani, no będziemy otwarci, bo mam nadzieję, że będziemy otwarci tutaj na coś. Z tego względu, kochani, że as może oznaczać na przykład nowe wiadomości, więc kochani, spodziewajmy się dzisiaj jakichś wiadomości, spodziewajmy się dzisiaj wszelkiego rodzaju propozycji, które mogą okazać się jak najbardziej dla nas w jakiś sposób korzystne. Może to być propozycja znajomości, może to być poznanie kogoś nowego, może to być propozycja jakiegoś przedsięwzięcia, może to być po prostu jakiś fajny pomysł na dzisiaj, tak? Jeżeli dzisiaj macie dalej wolne, nie pracujecie, mamy pierwszy dzień świąt, więc może ktoś wpaść na jakiś po prostu rewelacyjny pomysł. Ty, słuchajcie, jedźmy tu czy tu, albo zróbmy to czy to. I wszyscy, tak, to jest coś fajnego, dawajcie, zróbmy to. Wyjdźmy z domu, pobawmy się i zobaczmy, co z tego będzie. Więc, kochani, to nie musi być od razu nie wiadomo co, jak wielkiego, typu, nie wiem, nowy projekt, nowe przedsięwzięcie, nowa praca, nie wiem, cokolwiek. Ale to może być właśnie pomysł choćby tylko na dziś, ale będzie niezwykle inspirujący i niezwykle ciekawy. Asy Buław, kochani, przynoszą nowe początki w sferze przede wszystkim działań, w sferze przede wszystkim zainteresowań i w sferze podróży, więc w tych kategoriach myślę, że możecie gdzieś tam się rozglądać albo oczekiwać właśnie jakichś nowych możliwości w dniu dzisiejszym. Kochani, jeżeli pracujecie dzisiaj, a część z Was na pewno pracuje, bo wiadomo, są takie zawody, które pracują cały czas i niestety nie mają wolnego, As Buław może oznaczać właśnie jakąś nową inspirację, nowy pomysł, który zechcecie wprowadzić do swojej pracy. Może to być po prostu też jakiś rodzaj fajnego przedsięwzięcia w pracy wśród znajomych, tak? Który pobudzi Was do działania, który sprawi, że właśnie dzień upłynie w milszej atmosferze, który sprawi, że no będzie po prostu ciekawiej. Możecie poznać kogoś fajnego właśnie w pracy dzisiaj, z kim nawiąże się dobra relacja, dobra współpraca. Tego typu rzeczy myślę, że będą na pierwszym miejscu. Osoby, które poszukują pracy, kochani, no nie wiem, czy ktoś się dzisiaj do Was odezwie, jak najbardziej istnieje taka możliwość, ale myślę, że to jest jakiś ogień wewnątrz Was, który zapłonie. Może część z Was stwierdzi właśnie, że jakaś pasja, którą kochacie, w której jesteście dobrzy, jest czymś, czym byście chcieli się tak naprawdę zająć w przyszłości. Może ktoś Wam to uświadomi, ktoś, z kim będziecie siedzieć dzisiaj przy stole świątecznym, z kim się spotkacie w dniu dzisiejszym, ktoś może Wam uświadomić, że kurde, przecież jesteś dobry w tym czy w tamtym, kochasz to robić, dlaczego ty się tym nie zajmiesz, tak? I wy stwierdzicie, kurde, no właśnie, dlaczego ja się tym nie zajmę? Więc to może być pewnego rodzaju inspiracja dla Was, kochani. Jeżeli chodzi o sprawy miłości, jeśli chodzi o sprawy związków, As Buław może oznaczać rozbudzenie pasji i namiętności w starych związkach, w związkach długoterminowych, szczególnie jeżeli właśnie ostatnio coś przygasło, za dużo obowiązków, za dużo pracy, to dzisiaj w końcu się zrelaksujecie i będziecie się dobrze razem bawić. Pasja, namiętność również
zostanie pobudzona bardzo mocno, będzie iskrzyć między Wami, tak jakbyście się dopiero co poznali. Więc fajna energia dla osób, które dopiero co spotykają się z kimś. Może być dzisiaj jakiś nowy pomysł, nowa inspiracja, którą zechcecie wykorzystać, jakieś wspólne działanie, może to być decyzja typu pojedźmy do moich rodziców, pojedźmy, spotkajmy się z tym czy z tamtym, ale może to być właśnie też nowa inspiracja typu, nie wiem, zamieszkajmy razem, typu załóżmy rodzinę, typu zostań moją żoną, tak? Więc tutaj, kochani, spodziewajcie się wszystkiego, co może podnieść Waszą relację na wyższy poziom i wprowadzić ją na zupełnie nowe tory. Kochani, oczywiście dla części z Was istnieje tutaj delikatna, bym powiedziała, taka aluzja, że jeżeli jesteście w związkach, które są niesatysfakcjonujące dla Was, może pojawić się ktoś nowy do romansu. Chcecie? To będziecie mieć. Nie chcecie? To nie wasze, po prostu. Kochani, jeżeli jesteście singlami, no a z Buław zapowiada właśnie taki nowy romans. Nowy romans, który może się tak aktywować do czegoś większego, a może być tylko na chwilę. Więc kochani, to jest karta tylko na dzień dobry, więc ciężko mi powiedzieć, co z tego będzie. Aczkolwiek no tutaj są takie karty, które są całkiem obiecujące na spodzie, które mogą przynieść poszerzenie tej relacji. Ale kochani, dla części z Was też widzę właśnie możliwość pojawienia się kogoś z przeszłości. Pojawienie się kogoś z przeszłości, kto będzie chciał ponownie rozniecić ten ogień wewnątrz Was. Może przypadkiem kogoś spotkacie w odwiedzinach. Będziecie jechać w odwiedziny właśnie do rodziny, na święta i gdzieś tam spotkacie jakąś dawną swoją miłość, a może ktoś właśnie ze względu na świąteczną magię postanowi jednak się do Was odezwać, bo tęskni, bo nie może o Was zapomnieć, odezwie się i być może właśnie jakaś relacja znowu się tutaj aktywuje, rozbudzi, że tak powiem. Na pewno będzie tutaj jakiś potencjał, a co zrobicie, no to oczywiście, kochani, to jest Wasza decyzja. Ogólnie dla części z Was widzę tutaj też powrót właśnie jakiejś osoby, z którą długo nie mieliście kontaktu, powrót osoby, z którą właśnie taka pasja, żar, przyjaźń albo bardzo fajna taka też taka ognista, bym powiedziała, relacja, ale taka w takim dobrym znaczeniu może tutaj ponownie się pojawić. Także kochani, As Buław zapowiada nowe możliwości, nowe przedsięwzięcia, nowe pasje, nowe hobby, nowe osoby, ale też reaktywację pewnych znajomości w dniu dzisiejszym. Na pewno będzie to dzień, w którym dużo się będzie działo, ale będzie to działanie takie pełne pasji, pełne radości, pełne fanu, tak jak powiedziałam wcześniej. As zapowiada wkroczenie w jakiś nowy rozdział, który kto wie, może przynieść Wam naprawdę bardzo dużo dobrego. Kochani, mamy trójkę pentakli na spodzie, mamy śmierć, mamy pustelnika, ale pokażę Wam jeszcze dwie karty, które są dodatkowe. Szóstka pentakli i szóstka kielichów. To jest niesamowite, że te dwie szóstki pojawiły się tutaj na końcu. Widzicie, dla mnie to jest energia ewidentnie dla części z Was tak jakby odrodzenie się na nowo jakiejś relacji. Ktoś wychodzi poza swoją strefę komfortu, tak jakby ze strefy pustelnika. To się, kochani, kończy i tutaj jest możliwość właśnie wprowadzenia równowagi w jakąś relację. Dla części z Was jest to relacja, która już istnieje, która pozostanie, że tak powiem, uwolnić się być może właśnie od jakichś tam, nie wiem, trudnych sytuacji, czy trudnych osób, czy jakichś tam trudnych doświadczeń z przeszłości i, kochani, ponownie będziecie mogli powrócić do takiej równowagi właśnie w związku, w którym jesteście. Może ponownie właśnie tutaj ta miłość zagości, taka wzajemność, równowaga w dawaniu i braniu. Ale dla części z Was, tak jak powiedziałam, może się odezwać ktoś, z kim długo nie mieliście kontaktu. Ta osoba w końcu stwierdzi, że nie wiem, że chce coś odbudować, że chce spróbować jeszcze raz, chce reaktywować tą znajomość i możecie się spodziewać właśnie tutaj jakiejś propozycji, wiadomości od przyjaciela, kogoś bliskiego, bratniej duszy albo potencjalnie eksa, eksowej. No i kto wie, dla części z Was jak najbardziej będzie tutaj szansa na jakiś nowy początek i odnowienie znajomości. Kochani, tak czy siak życzę Wam cudownego dnia, pełnego pasji, pełnego miłych doświadczeń, miłych wiadomości i jak najbardziej korzystnych propozycji. Życzę Wam po raz kolejny wesołych świąt. Ja pewnie zaraz znowu siądę do stołu i będę dalej jeść. To jest dla mnie czas taki, bo Boże święty. 3 kilo do przodu na pewno będzie po świętach. No ale co tam, kiedy jak nie teraz. Trzymajcie się, życzę Wam pięknego dnia i do zobaczenia. Buziaki. Pa, pa.